Śmierć mózgu u 12-latka przez wyzwanie na TikToku USA. Śmierć mózgu po wyzwaniu z TikToka. Podjął je 12-latek. 12-latek z amerykańskiego Colorado miał wziąć udział w wyzwaniu Black Coat Challenge na TikToku, co przyczyniło się do śmierci mózgu chłopca. Joshua Hailey-Jesus jest w stanie krytycznym. Rodzice dziecka ostrzegają przed niebezpiecznym trendem, który zyskuje popularność w sieci. Joshua Hailey-Jesus wziął udział w wyzwaniu, w którym uczestnik ma za zadanie wytrzymać jak najdłużej bez dostępu do powietrza. Chłopiec prawdopodobnie do tego celu użył sznurwadła. Brat bliźniak znalazł nieprzytomnego 12-latka w łazience. Próbował go reanimować, dopóki nie przybyli sąsiedzi i kartka, napisano w apelu o przekazanie darowizny na rzecz chłopca. Organizatorzy zebrali do tej pory ponad 150 tysięcy dolarów. Joshua trafił do szpitala dziecięcego w Colorado, jest w stanie krytycznym. Obecnie jest intubowany, a lekarze dają mu małe szanse na przeżycie. Bracia bardzo za nim tęsknią, jest wojownikiem. Widzę, jak walczy, mówił w rozmowie z Vox News jego ojciec. Jak zaznaczył, modli się o niego każdego dnia. Bliscy Joshua nie tracą nadziei. Jego bracia bardzo za nim tęsknią. Jesteśmy zdesperowani, chcemy nie tylko powrotu Joshua do domu, ale też upewnić się, że nic takiego jak ten wypadek nie przytrafi się nikomu innemu, dodają bliscy. To poważna sprawa. Rodzina 12-latka ostrzega przed niebezpiecznymi wyzwaniami, które zyskują w ostatnich latach na popularności. Jak informuje KMGH TV, Joshua często korzystał z mediów społecznościowych. Dzięki nim rozwijał swoje pasje, m.in. gotowanie i aktorstwo.